Skąd się pojawił pomysł zgłoszenia się do udziału w konkursie? W sumie na udział w konkursie namówił nas dziekan. Czy myślałyście podczas aplikowania, iż możecie wejść do 3 najlepszych prac i dostać wyróżnienie? Sądzę, że tak. Mieliśmy dość dobry projekt, mieliśmy bardzo dobry projekt. Byliśmy pewne po prostu naszego projektu, tego co tam założyłyśmy sobie w tym miejscu i stwierdziliśmy, że mamy na pewno dosyć duże szanse, żeby się chociaż dostać do tej trójki. Jakie były pierwsze uczucia, kiedy panie dostałyście tę nagrodę? No, cieszyłyśmy się w sumie, że nasza praca idzie gdzieś dalej i że została doceniona. Co skłoniło was do wyboru takiego tematu? Dlaczego Gdynia? Jest bliska naszemu sercu. W szczególności u mnie, bo mieszkam w niego do jedzenia. I w sumie robimy też takie miejskie tematy. Już tak od początku studiów jakoś nam bardzo to podpasowało i wiele prac robiłyśmy razem, takich typowo miejskich, więc to bardzo dobrze się wpisało w to wszystko. Czym jest osiedle Meksyk w Gdyni? Częścią dzielnicy Helonia. Jest to miejsce, które zostało przez dłuższy czas zapomniane przez miasto. Mieszkańcy żyli też w takich specyficznych warunkach, jeżeli chodzi o drogówkę i media. Nasz w dalszym ciągu tak żyją tak naprawdę jeszcze, ale już w końcu coś się tam troszkę ruszyło. Może właśnie nagłośnienie też gdzieś tego tematu, zwrócenie uwagi ma coś troszkę na znaczeniu. Ile czasu zajęła całkowita praca nad projektem? Zajęła nam rok. Tak, rok czasu. Biorąc pod uwagę też to, że my pracujemy w ciągu dnia, no to też jednak trzeba było coś podzielić. Czy miałyście trudności w procesie przygotowywania projektu Osiedla Meksyk? Trudności? Może będzie było to na nas wyzwanie. Duży temat, bardzo dużo czynników, które wpływały w tym momencie na nasz projekt. Dużo elementów też w tym momencie do przewidzenia na tak dużym obszarze, biorąc też pod uwagę to, że patrzyliśmy nie tylko na estetykę, ale też żeby wziąć pod uwagę aspekt w sumie taki społeczny i to też nam troszkę jednak przysporzyło więcej pracy. Kiedy się zdecydowałyście zostać architektami? Dlaczego wybór padł na Sopocką Szkołę Wyższą? No nie, w sumie to już tak gdzieś w okolicach liceum padło właśnie na tego typu kierunki. A Sopocka Szkoła Wyższa w sumie ze względu głównie też na lokalizację, bo jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o Pomorze, no to nie ma aż tak dużego wyboru, a tutaj no nie dość, że było właśnie to lokalizacyjnie dobre, no to jednak opinie też innych osób zrobiły swoje. Z mojej strony też lokalizacyjnie, ale jest bardzo duża część zajęć projektowych, które wpłynęły. Teraz jesteście już absolwentkami. Jakie macie plany i co dalej? Sądzę, że dalsza praca z mojej strony w firmie, gdzie zdobyłam coraz więcej doświadczenia oraz prawdopodobnie w przyszłości otworzenie własnej firmy. W sumie podobnie. Teraz pracuję już też w zawodzie, też robię projekty miejskie i gdzieś tam ten temat na pewno dalej będę ciągnąć, przypuszczam, w którymś momencie na własną rękę. Wyższa uczelnia zawodowa. Zawsze jesteśmy zadowoleni, że prace naszych studentów zdobywają uznanie wśród otoczenia społeczno-gospodarczego. Zwłaszcza jeżeli to uznanie to na przykład nagroda czy wyróżnienie w konkursie. W tym przypadku cieszymy się tym bardziej, gdyż praca studentek Katarzyny Ostojskiej i Diany Płotki zdobyła wyróżnienie w konkursie prezydenta miasta Gdyni na najlepszy dyplom. Tematem było zagospodarowanie osiedla Meksyk w Gdyni w dzielnicy Helonia. Praca wykonana pod kierunkiem profesora Andrzeja Baranowskiego. Praca zasługuje na uznanie z naszego punktu widzenia nie tylko ze względu na jej walory projektowo graficzne, ale przede wszystkim na to, że oprócz rozwiązania pewnego problemu inżynierskiego, który jest wymogiem na pierwszym stopniu studiów, autorki podjęły się wyzwania podjęcia tematu rewitalizacji tego obszaru, co jest zadaniem znacznie bardziej ambitnym.